słuchajcie, dziecko jest jak najbardziej prawdziwe, jak najbardziej ma złamaną nogę i jak najbardziej nie wiadomo, co z nim jest. Rowerzysta jako uczestnik niechroniony jest najbardziej narażony na wszelkiego rodzaju, że tak powiem, urazy. Urazy, które są w połączeniu z dużym samochodem, bardzo szybko mogą się zrządzić bardzo dużo krzywdy. Tutaj mamy, tak jak widać, zobaczycie jeszcze przez chwileczkę, jest uraz nogi, jest złamanie otwarte nogi, tak? Widać, krew przeleje, straszne. A oprócz tego rozbita głowa, ponieważ głowa trafiła prawdopodobnie w ziemię. Nie wiemy, czy jechał w kasku. Jakby jechał w kasku, pewnie głowę by miał nie rozciąć. Miał kask, ale pewnie był przypięty gdzieś w boku. Słuchajcie, pokażemy wam najpierw, jak wyglądałaby ta scenka, jakby była na normalnej drodze, gdzie nikt nie udzieliłby mu pomocy, a w następnym wejściu pokażemy wam wszystko, jak będziemy robić to sami, bez fachowych służb. Można się również przyjść i nauczyć w tym namiocie tutaj żółty. Za chwilę po pokazie. Podamy kroka w tył jeszcze, dobra? Teraz pokażemy wam, jak służby do tego powołane postępowałyby na drodze. Ten wypadek ma miejsce na drodze, więc ratownicy, którzy przybędą, będą ewakuować go z miejsca wypadku. Kawałeczek na bok. Zobaczycie, jak to wygląda. Zapraszamy strażaków, pokażą. Dobra, ale jak zapraszamy? Nie, trzeba zadzwonić. Ludzie, ty ma telefon, szybko trzeba zadzwonić. Na jaki numer? Musimy ograniczyć swobodę, tak? Ograniczyć numer, który jest 1993, tak? Czyli do straży, tak? A na pogotowie kto wie? 112! No nie wiem, może zmienić nagrody dla tych osób. Raz, dwa, trzy nagrody. Ludzie, biedne po nagrody. Czyli dzwonimy po straż. Dzwonimy na numer 112. Mówimy, co się stało i wtedy przyjeżdżamy. Odpowiednie służby. Może moment. Kto chce zadzwonić? Przez mikrofon, tak na nic. No kto chce zadzwonić i powiedzieć, co tu się stało? Szybko, bo on się wychłaca. Jest zimno, on leży na ziemi. Halo, słucham. Komenda straży pożarnej, słucham. Co się stało? No, był wypadek rowerowy, auto jest chłopca, no i ucieczka. A na jakiej ulicy to się stało? Na przyjonie, na Mariensztacie, tak? No właśnie, właśnie. Zrozumiałem. Możesz podać swoje imię i nazwisko? Trzeba, Wiktoria. Dziękuję bardzo. Numer telefonu spisałem, bo wszystkie telefony się wyświetlają w straży pożarnej. Nawet zastrzeżone. Przyjąłem, wysyłam jednostkę. Brawo, Wiktoria. Teraz już możemy zaprosić. Oficjalnie. Zapraszam. Zobaczcie, co strażacy rozkładają przede wszystkim zabezpieczenie siebie, zabezpieczają siebie, żeby kolejny samochód ich nie potrącił, tak? Wystawiają takie fajne pochołki, zobaczcie, takie postaweczki, które się robią pochołki, ale co się dzieje z dzieckiem? Dziecko jest zabezpieczone w tej chwili jeden z ratowników stabilizuje kręgosłup, bo przy takim urazie zawsze podejrzewamy uraz kręgosłupa szyjnego albo całego, dlatego zobaczcie, z czym strażacy przyszli. Ta deska usztywnia cały kręgosłup. Cały kręgosłup tego dziecka będzie zabezpieczony. Słuchajcie, pierwsze 4 minuty tak naprawdę mają bardzo duże znaczenie, więc pierwsza pomoc, którą możemy uczyć udzielić w domu, jest tak ważna na miejscu zdarzenia. Tutaj strażacy byli na miejscu, przyjechali bardzo szybko. Tak, bardzo szybko przyjechali, ale czasem bywa tak, że nie ma jednostki, nie ma karetki i niestety trzeba to robić samemu. My naprawdę zapraszamy do tego żółtego namiotu, żebyście się mogli z nami pouczyć tej pierwszej pomocy. To nie zajmuje długo, to jest chwila, moment i już wszyscy umieją. Dzieci to łapią bardzo szybko, dorośli również. Słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. Jest poszkodowany już na desce, jest głowa unieruchomiona za pomocą kołnierza. Ratownik dalej trzyma głowę, żeby nic się nie stało, tak? Żeby nic się nie stało, żeby ta nie poruszyła się ta głowa.
Zostałem odepchnięty, że działają chłopaki. Nie chcą, żeby im pomagać. Słuchajcie, zobaczcie, minęła minuta, niecała, a dziecko już leży na desce. Musi być ewakuowane z tego pasa ruchu, ponieważ tutaj jest ruchliwa ulica, więc pokażemy wam, jak straż ewakuuje na bok przed przyjazdem karetki. Poczekają na karetkę, robiąc swoje czynności, tak? Słuchajcie, czy to jest prosta rzecz? Pomóc. Prosta rzecz, ponieważ pomagacie również dzwoniąc. Zobaczcie, trzy dziewczyny chyba tutaj znały numer telefonu, jedna zadzwoniła. Zobaczcie, prosta rzecz, tak? Super, o! Ratownicy zabezpieczają nawet nogę. O, znaleźli tam złamane nogę. Wszystko jest w porządku, jeżeli u osoby, która jest nieprzytomna, stwierdzamy oddech. Ta osoba na razie nam oddycha, ale bywa różnie, tak? Dlatego zobaczcie tutaj na chwileczkę. Tu za chwilę trafi nasz poszkodowany i tam jest fantom takiego dziecka właśnie w podobnym wieku. Za chwilę ratownicy medyczni pokażą wam, jak po przejęciu karetki dalej będą ratować tego chłopca, tak? Super. Już tutaj strażacy wstępnie zabezpieczyli nogę. Jeszcze zapinają do tego transportu tutaj na bok. Słuchajcie, wygląda to strasznie. Strasznie, ale można pomóc. Słuchajcie, no zobaczcie. Dziecko, tak jak wy, jechało pewnie bez kasku. Kto jeździ bez kasku? Powiedzcie mi. Tu jeździ bez kasku, tak? O, to chyba tutaj nagrody nie będzie, myślę, dla tego zawodnika, co jeździ bez kasku. Chyba, że trzeba mu kask dać, nie wiem, no. To trzeba przemyśleć trochę. Zobaczymy, czy będzie nam pomagał. Słuchajcie, zobaczcie, co teraz zawodnicy robią, co strażacy robią? Co to jest? Do czego to służy? Żeby ciepło mu było, dokładnie. Słuchajcie, to jest osoba, która jest nieprzytomna, a ten mały chłopiec wygląda na nieprzytomną. Tak, zapytam dowódcę straży, czy jestem przytomny? Tak, w tej chwili jestem przytomny, otwarte złamanie kościoły dolnej, góra z głowy. Słuchajcie, nieprzytomny oddycha, tak? Więc na razie jest dobrze. Strażacy odsuwają w bezpieczną odległość naszego poszkodowanego. Wasz wzrok się tu powinien przesunąć na tego fantoma. Dobrze, zapraszamy ratowników. Zapraszamy ratowników z karetki tutaj. Teraz już przyjechała karetka. Patrzymy w bok, przenosimy się z działaniami na bok. Ja tu pomogę, tak? Nie, jeżdżą po 250 km, więc proszę mi to powiadać, że jak będą...